dobry moi drodzy, witam się z wami po raz kolejny na moim kanale i dziś coś nowego. Może nie tyle nowego jeśli chodzi o treść, ale jeśli chodzi o formę, ale to zaraz wszystko wyjaśnię. Jak wiecie, bądź może być tak, że jeszcze większość z was o tym nie wie, w drugiej połowie września startuje Comic-Con! Razem z Karoliną Kombok organizujemy kolejną edycję, ponieważ jest to takie wydarzenie czytelnicze, które naprawdę przyciąga wiele osób chętnych, które chcą z nami czytać, więc zdecydowałyśmy się, że druga połowa września to będzie czas Comic-Conu. Będzie ten event trwał aż 2 tygodnie, druga połowa września. Wszystkie informacje znajdziecie na dole w opisie. Również na dole w opisie znajdziecie link do naszej grupy facebookowej, do której możecie dołączyć i tam będą informacje o na przykład rozdaniach, które szykujemy, bo będziemy się starały, aby podczas tego Comic-Conu można było zgarnąć jakieś nagrody. Jeszcze nic nie obiecuję, ale tak będziemy próbowały. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten film, dzisiaj opowiem nie o wszystkich, ale o znacznej części powieści graficznych, komiksów, które przeczytałam. Wiem, że nie będzie ich dużo, ponieważ ja jestem nowicjuszem. Comic-Con właśnie to była dla mnie taka brama do tego gatunku. Karolina czytała znacznie więcej w przeszłości ode mnie i to u niej najwięcej usłyszycie o komiksach i o powieściach graficznych, ale mam nadzieję, że dzisiaj u mnie też troszeczkę posłuchacie. Z tego, co już widzicie na ekranie, będziemy to dzisiaj robić w takiej nowej formie. Wykorzystamy sobie taki program, aplikację Tear Marker. Od razu mówię, że jeśli chodzi o formę, to zainspirowała mnie Dr. Book Nicola. Ta forma, te tier markery, rankingi, jak zwał, tak zwał, od dawna krążą po zagranicznym booktubie, natomiast u nas pierwsza pokazała właśnie taki sposób Nicola. Troszeczkę też, jeśli chodzi o kategorię, zgapiłam od Nicoli, przede wszystkim tą ostatnią kategorię, czyli nie dla mnie. To znajdą się komiksy, które po prostu nawet ich nie chcę oceniać, bo one nie były dla mnie. Może były wspaniałe, średnie, dobre, one po prostu nie były dla mnie. Na samej górze mamy kategorię totalny ulubieniec, później super, bardzo dobrze, średnio, kiepsko, nie dla mnie. I tak jak widzicie tutaj na ekranie, już teraz na pewno widzicie, mam okładki większości powieści graficznych, jakie czytałam. One również są zrobione w ten sposób, że jak czytałam na przykład kilka tomów z serii o bajce, to tu jest jeden tom i właśnie jeden, oceniam to jako całość, bo nie byłoby sensu się tak rozciągać, inaczej jest tylko w przypadku jednego z komiksów Giant Days, to wam wytłumaczę. Royal City również czytałam więcej niż jeden tom, a mam tutaj jeden. Słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać opowiadanie i ocenianie komiksów. No i myślę, że możemy zaczynać, również co jest ważne, te okładki tutaj zupełnie nie są chronologicznie poukładane, więc na przykład Pumpkinheads mamy jako pierwsze, a czytałam to w zeszłym roku. Ale słuchajcie, Pumpkinheads. Na pewno nie mogę powiedzieć, że to jest powieść graficzna nie dla mnie. Nie chcę mówić, bo uważam, że ona była słaba. I teraz tak, zastanawiam się między średnio a kiepsko, ale nie chcę dawać kiepsko, ponieważ wiem, że wielu osobom ten komiks się, ta powieść graficzna się podobała. I również jest piękna kreska, więc kreska ratuje tutaj zupełny brak treści i ja to daję do kategorii średnio. Natomiast, żeby przybliżyć wam, o czym to jest, tam jest taka sytuacja, że mamy parę nastolatków, którzy pracują na tak zwanej pumpkin patch, czyli taki, na takim polu hodowli dyń. Po prostu to jest takie miejsce bardzo popularne, kiedy przychodzi do Halloween, kiedy wszyscy, którzy chcą, idą sobie na takie pole i kupują dynię, wybierają sobie tą dynię. Oprócz tego to jest też takie już miejsce kultu i tam jest bardzo dużo atrakcji, dużo restauracji i to jest ogromna placówka tak naprawdę i tam mamy dwóch bohaterów, którzy aktualnie przeżywają różne swoje, nie tyle co rozterki miłosne, ale również w każdym razie treści brak. Dla mnie, ja byłam bardzo zawiedziona tutaj treścią, treść mi się nie podobała, ratowała kreska, piękne kolory, dlatego średnio. Mooncakes. Mooncakes to jest powieść graficzna, którą pożyczyła mi Karolina. Ja wiem, że Karolina była zachwycona, ale ja mija 2 miesiące chyba, odkąd czytałam te
powieść graficzną i ja nie pamiętam, o czym była, ale nie sądzę, żeby to była wina tego, że ona była kiepska, to historia po prostu była nie dla mnie i tutaj ląduję. Następna książka, następna powieść graficzna Maus. I tu będzie unpopular opinion, dlatego że wiele osób po prostu uważa to za jedną z lepszych powieści graficznych, jakie istnieją na rynku i jakby ja absolutnie zgadzam się, że to jest taki must read, must have, to jest przedstawiciel, jest taki przedstawiciel gatunku i ja w 100% się z tym zgadzam, natomiast ja ze względu na swoje studia, swojego czasu przeczytałam masę książek o II wojnie światowej, o Holokauście i Maus nie był dla mnie żadnym odkryciem. Dodatkowo nie do końca podobała mi się kreska, więc no niestety, ale dla mnie średnio. Dla mnie Maus nie był aż tak dobry, ale no mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Każdy tutaj może mieć swoje zdanie. Na pewno nie kiepsko, na pewno nie dla mnie, bo historia jak najbardziej dla mnie, ponieważ interesuję się tym czasem, wojną, wydarzeniami wojennymi, ale nie, po prostu nie mogę dać super bardzo dobrze, bo no przykro mi. Przez las to jest powieść graficzna, która ma bardzo mało treści, bardzo dużo rysunków, malowideł i to są takie creepy stories. To jest powieść graficzna składająca się na kilka opowiadań i one mają za zadanie nas przerazić. To są typowe historie horrorowe. Dla mnie kiepsko, mi się średnio podobało, nawet pomimo pięknych grafik, nie podobało mi się to, że te historie nie miały zakończenia. Zakończenia były otwarte, a to jest coś, co mi się absolutnie nie podoba w każdego rodzaju historii. Następnie totalnie nie nostalgia, taki memuar, to mi się bardzo podobało. Tutaj były czasy komuny z tego co pamiętam i opowieść dziewczyny, taka wielowątkowa, od momentu czasów jakie pamięta, po życie dorosłe, przeróżne wątki rodzinne, wchodzenie w swoją seksualność, odnajdywanie swojej seksualności. Polska autorka, bardzo mi się podobało. Jane, Liz i ja, książka, która jest pięknie narysowana, bardzo mi się podobała, jest również tak pięknie wydana, że mi szkoda jej sprzedać i chyba ją zatrzymam na półce w związku z tym, natomiast ja pamiętam, że to było o dziewczynie, która zmaga się z problemami typu, chyba to była anoreksja albo jakieś inne zaburzenia odżywiania, totalnie zakompleksiona dziewczyna, oczywiście okrążona przez grupkę osób, które jej dokuczają, ale tam była wspaniała i kochająca matka i nie wiem, o co chodzi z tym lisem, ponieważ lis był tylko raz na jednej kartce. Dla mnie kiepsko. No i na razie nie, cudownie się to nie prezentuje, ale spokojnie, bo mamy książkę Prince and Dressmaker, totalny ulubieniec. To była wspaniała powieść graficzna o pewnym księciu, który... Jezu, przepraszam Was za te hałasy, ale mam budowę za oknem, a wiecie jak jest teraz gorąco i... Już raz zrobiłam ten błąd, że zamknęłam okno i włączyłam wiatrak i mieliście zepsuty dźwięk, więc... z dwojga złego lepsze to, a nie jestem osobą, która potrafi się odciąć od powietrza, jak jest gorąco. Taki przerywnik, jeśli chodzi o Prince and the Dressmaker. Tak jak mówiłam, mamy tutaj księcia, który szykuje się do tego, aby zostać głową państwa, rodzice przygotowują go do tego i książę ma swój sekret. Sekret polega na tym, że on uwielbia ubrania, damskie ubrania, uwielbia przebierać się za kobietę, zrobi to z pasją, wybiera przepiękne tkaniny, dba o każdy detal i wygląda przepięknie. A z drugiej strony mamy pewną biedną szwaczkę, która walczy o przetrwanie, która cały czas zmienia miejsca pracy, której ciężko jest
się utrzymać, natomiast dostajemy taką informację, że ma niesamowity talent, no i w pewnym momencie tych dwoje się spotyka i coś między nimi się rodzi, jakaś współpraca. Naprawdę serdecznie polecam Wam tę książkę. Ja ją recenzowałam z Karoliną w jednym z naszych odcinków Trzy Tamy. To jest totalny ulubieniec. Następna powieść graficzna, bardzo grubo napętem była taka, czyli Lżejsza od cienia. To jest historia dziewczyny cierpiącej na anoreksję od lat wczesnoszkolnych po życie dorosłe, po związek, po różne konflikty z rodzicami, z innymi ludźmi, takie ogromne spektrum osoby cierpiącej na zaburzenia odżywiania i to jest jakby, możemy się przyjrzeć naprawdę wielu, możemy się przyjrzeć naprawdę długiemu okresowi z jej życia. To jest dla mnie jak najbardziej super, bardzo dobrze. Naprawdę bardzo podobała mi się ta powieść graficzna. Sheets, książka, która była, powieść graficzna, która była prawdziwą królową ostatniego Comic Stonu, totalny ulubieniec. Powieść graficzna, cały czas chcę mówić książka, wybaczcie mi to, przepięknie namalowana, przedstawiająca przepiękną historię młodej dziewczyny, która dopiero została półsierotą, ponieważ odeszła jej mama. Dziewczyna też w pewnym momencie traci dwójkę rodziców, ponieważ ojciec popada w taką niemoc po stracie żony, że to dziewczyna musi się wszystkim zająć, również biznesem rodzinnym. Czyli tym biznesem rodzinnym jest pralnia, a w tej pralni w pewnym momencie zaczyna zamieszkiwać pewien duch. Piękna historia. Olympia de Gouges, książka zdecydowanie nie dla mnie. Nie chcę jej oceniać, ponieważ prawdopodobnie nie podobała mi się absolutnie, dlatego że to była taka powieść bardzo, bardzo szczegółowo biograficzna dla osób, które podobno są bardzo w temacie i to jest dla nich taki smaczek. Olympia de Gouges, czyli bardzo ważna postać, jeśli chodzi o tematykę feminizmu i to był jej naprawdę, to była taka jej biografia w wersji graficznej, ale ja się bardzo przy tym namęczyłam, natomiast jest to nie dla mnie. Następna powieść graficzna, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, tu lentuje zdecydowanie do kategorii super, bardzo dobrze. Ta historia bardzo mi się podobała, o dziewczynie, której partnerka traktuje ją trochę jako taką zabawkę, co sugeruje sam tytuł, ciągle ze mną zrywa, Laura Dean ciągle ze mną zrywa, dziewczyna jest absolutnie zakochana i jest to niesamowicie ciekawe spojrzenie na związek toksyczny. Autorka umożliwiła nam tutaj wgląd po prostu w związek toksyczny. Następnie leci totalny, tutaj totalny ulubieniec, czyli Zabić Trosta w wersji graficznej, co naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało i serdecznie polecam Wam tę reprezentację graficzną totalnego klasyku. Blanket, super, bardzo dobrze, to jest bardzo gruba powieść graficzna, ja nie pamiętam ile ona ma stron, ale to jest taka cegła, to ciężko trzymać jak to czytacie. I z tego co pamiętam, to jest opisywane ogólnie w kategoriach totalnego klasyku gatunku, że to każdy szanujący się czytelnik powieści graficznych musi przeczytać, bo to jest dość stara pozycja i teraz tak, to jest po prostu o młodym mężczyźnie, który jest wychowywany w bardzo ortodoksyjnej rodzinie katolickiej i całe jego życie polega na lęku przed karą boską. To ostatnio opowiadałam Wam dokładnie to samo w filmie, w którym podsumowywałam lektury z tego roku. Również Pierwsza miłość, bardzo problematyczna. Pierwsza miłość, naprawdę bardzo mi się podobało. Następnie bardzo dzika opowieść Marcina Podolca. Super, bardzo dobrze, czyli piękna opowieść graficzna dla młodszych polskiego rysownika i autora o tym, kiedy zwierzęta porzucone przez ludzi spotykają się w lesie i w różnych innych miejscach i po prostu starają się na siebie nawzajem wspierać i mają różne tam przygody. Giant Days, pierwszy tom, to jest ten przypadek, kiedy mam rozłożenie na pierwszy i drugi tom, ponieważ tak, pierwszy tom, Giant Days, ląduje do super, bardzo dobrze.
Bardzo mi się podobał, czytałam go w zeszłym roku podczas Comic Stone'u, naprawdę bardzo mi się podobało. Opowieść o młodych dziewczynach wchodzących w rok, taki wiek uniwersytecki, właśnie dziewczyny idą na pierwszy rok studiów i mają różne śmieszne przygody. Natomiast drugi tom, kiepsko, a jak byłaby kategoria bardzo źle, to byłby właśnie w tej kategorii. Bardzo mi się nie podobał, nudny, przekombinowany, durne teksty, durne sytuacje. Ja jestem absolutnie na nie. Następna pozycja, nie chcąc jej krzywdzić, Helena Wiktoria, nie chcąc krzywdzić tej pozycji i nie chcąc wpływać na wasze... Chcę albo nie chcę przeczytać tej powieści graficznej, ja daję to do kategorii nie dla mnie, chociaż zastanawiałabym się nad kiepsko. Absolutnie nie podoba mi się kreska i historia totalnie przewidywalna, bo sam pomysł może wydawać się śmieszny, sam pomysł może wydawać się ciekawy. Mamy taką sytuację, że młoda dziewczyna odziedzicza spadek, bardzo młoda i to jest taka rodzina burżuazyjna. No i co może się dziać, kiedy młoda dziewczyna dziedziczy spadek, a wśród niej są wśród rodziny wszyscy się interesują tym spadkiem. No, pomysł fajny, z realizacją gorzej, ale dlatego kreska mi się absolutnie nie podobała, ale wiem na przykład, że bardzo podobała się Ani bestsellerce. Wiem, że podobała się Karolinie, dlatego absolutnie ja nie chcę oceniać tej książki, tej powieści graficznej i ona dla mnie ląduje w nie dla mnie. Następny bardzo, bardzo ciekawy, następna bardzo, bardzo ciekawa pozycja, czyli w głowie tłumaczy, super, bardzo dobrze. Nie chcę dawać do totalnego ulubieńca z tego powodu, że to jest jednak powieść graficzna, komiks, więc biorę pod uwagę aspekt estetyczny, a tutaj aspekt estetyczny był bardzo słaby, natomiast wszystko inne nadrobione jest treścią. Przeczytanie tej pozycji umożliwi Wam wyobrażenie sobie, na jakiej pozycji jest tłumacz w całym procesie wydawania książki, jak możecie sobie wyobrazić i jak nieraz opowiadałam, pomimo tego, że wydaje nam się, że to jest tak renomowany zawód, taka renoma, profesja, nic bardziej mylnego, to znaczy renoma może jest, ale co za nią idzie, to już nie jest taka łatwa sprawa. Szczurołapa czytałam dawno. To jest retelling mitu, legendy o Szczurołapie. Bardzo, bardzo średnio, nie chcę mówić, że kiepsko, ponieważ była przepiękna kreska, ale nic więcej niż średnio. Tutaj jednym z autorów tej powieści graficznej jest autor książki 13 powodów, dlaczego? Tam, 30 Reasons Why, to jest to. Black Holes, kiepsko. Nie będę mówiła, że nie dla mnie, ponieważ to było dla mnie, ponieważ i zaciekawiła mnie historia, tematyka, kreska, ale okazało się to bardzo kiepskie. Pomimo tego, że tutaj należałoby się kategoria więcej za to, że jest piękna kreska i piękne kolory, to treść jest tak słaba, że naprawdę więcej nie dam. I ja mówię Wam zupełnie ogólnikowo, jeżeli bardziej Was będą Was bardziej interesowały recenzje dokładniejsze, to podlinkuję film, w którym omawiałam większość z komiksów i powieści graficznych. Jeśli miałabym powiedzieć Wam, o czym było Black Holes, to odpowiadam, nie mam zielonego pojęcia. Obiecanki, super, bardzo dobrze, przepiękna powieść graficzna dla troszeczkę młodszego czytelnika, dla nastolatka, polskiej autorki, generalnie pięknie narysowana powieść graficzna, w której emocje oddawane są kolorami, o rodzinie, w której ojciec odchodzi i zostawia matkę z dziećmi, ale stara się utrzymywać jakiś kontakt i tutaj perspektywa tego, jak trudne jest do utrzymania taki kontakt. Kolejna powieść graficzna, bardzo dla mnie sentymentalna, ponieważ dostałam ją od Karoliny na urodziny, super, bardzo dobrze. Pięknie narysowana historia dwóch młodych mężczyzn, którzy oboje z nich są w takim momencie w życiu, że jakby kończy się wiek szkolny czy uniwersytecki i co robić z życiem dalej. Jeden z nich jest zagubiony, drugi jest zdeterminowany.
Bardzo, bardzo ciekawa powieść graficzna z wątkiem homoseksualnym. Anna Frank w postaci powieści graficznej nie dla mnie, bo nie chcę mówić kiepsko, średnio, ponieważ może mi to po prostu nie podeszło. Natomiast no nie bardzo nie podobała mi się reprezentacja graficzna, no i tyle mogę powiedzieć. Kafka do średnio, taki komiks biograficzny o Francu Kafce i jest tu też skrót wszystkich jego najważniejszych powieści. Zabrakło mi trochę tutaj czegoś w tym wątku biograficznym, czyli nie ma szału, ale nie jest źle. Jan Karski, też taka historia biograficzna. Pamiętam, że nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia, ponieważ już ją znałam, a sama reprezentacja graficzna nie dodała tu żadnych emocji. Bajka, i teraz tak, bajka idzie do totalnych ulubieńców i ja przeczytałam 3 tomy bajki, więc tutaj w tej ocenie wchodzą 3 tomy. To jest przepiękny komiks dla młodszych czytelników, ale nie tylko, ponieważ wiele znam osób dorosłych, które uwielbiają tę komiks. To jest Marcin Podolec, polski rysownik i też twórca samej historii. Tutaj mamy w takim świecie postapokaliptycznym młodą dziewczynkę, która szuka po jakiejś katastrofie swoich rodziców i towarzyszy jej Bajka, czyli jej wierny piesek. Bajka jest inspirowana psem rysownika. Ciepła, wspaniała, piękna historia. Ja jestem nią zachwycona. 3 tomy i 3 to są totalni ulubieńcy. Walka kobiet, totalny ulubieniec, bardzo ważna pozycja, jeśli chodzi o tematykę feminizmu oraz formowania się feminizmu. Mamy tu przegląd kilku wieków, najważniejszych postaci, myśli, czynów. Serdecznie polecam wszystkim młodym kobietom i nie tylko. I na koniec Royal City, komiks, to jest komiks. Czytałam 2 tomy i 2 idą do kategorii super, bardzo dobrze. One mi się bardzo podobały. Tutaj mamy takie miasteczko właśnie Royal City, które zamieszkiwane jest głównie przez klasę robotniczą. Jeden z głównych bohaterów to młody chłopak, któremu udało się wyrwać właśnie z Royal City, stał się pisarzem, osiągnął jakiś sukces i uciekł, gdzie pieprzorośnie z miasteczka, ale pewne przykre sprawy rodzinne zmuszają go do tego, aby wrócił. No a po tym, jak wrócił, no to zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Słuchajcie, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie było tego dużo, bo też nie chciałam, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Natomiast mam nadzieję, że jakieś pozycje tutaj może Was zainspirowały. Może po coś sięgniecie podczas komiksonu. Koniecznie dajcie mi znać w opisie do tego filmu, nie w opisie, w komentarzach do tego filmu, czy będziecie bawić się z nami podczas komikstonu, podczas tej nowej edycji. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione powieści graficzne, co polecacie, czego nie polecacie, po co chcielibyście sięgnąć w najbliższym czasie. Koniecznie dajcie znać. Ja z Wami się na razie żegnam. Dziękuję bardzo za poświęcenie mi czasu. Do zobaczenia. Cześć! Thank you.